Przede wszystkim dostaliśmy zaproszenie od dyrekcji szpitala na spotkanie, na które się oczywiście udamy wspólnie ze związkami zawodowymi. Będziemy domagać się tego, żeby te dodatki zostały wypłacone, ale niestety problem leży również po stronie ministerstwa. Ministerstwo nie zabezpieczyło środków na dodatki covidowe dla pracowników i pracownic szpitali, którzy nie pracowali w szpitalach dedykowanych, na oddziałach dedykowanych. Co powoduje takie sytuacje jak właśnie ta tutaj, że mamy tak naprawdę pracowników podzielonych na tych lepszych i gorszych, mimo że wszyscy narażali swoje życie i zdrowie swoich rodzin, ponieważ każda z tych osób mogła się zarazić i mogła ten covid przynieść do domu. Mówimy również o opiece nad osobami szczególnej troski, tak? Mówimy o kobietach w ciąży, kobietach rodzących, noworodkach, wcześniakach. To jest naprawdę praca wymagająca nie tylko wysokich kwalifikacji, ogromnych kompetencji, ale to jest przede wszystkim praca trudna. W sytuacji covidowej, w sytuacji pandemii jest to praca dodatkowo trudna, w związku z czym zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby te dodatki im zapewnić. Dlatego będziemy podejmować interwencje również w centrali NFZ oraz Ministerstwie Zdrowia. Już wysłaliśmy do nich prośbę o spotkanie. Mam nadzieję, że to spotkanie dojdzie do skutku szybko, tak żebyśmy mogli szybko zapewnić wszystkim tym ciężko pracującym osobom, które narażają swoje życie i zdrowie, zapewniało bezpieczny poród. Ponieważ w związku z tym, że są to szpitale ogólnopolskie, chcemy zobaczyć, czy ministerstwo w ogóle mapowało ten problem. My będziemy pisać do wszystkich szpitali, które nie były szpitalami dedykowanymi, z prośbą o to, żeby nam oszacowali mniej więcej, o jakiej grupie pracowników mówimy. Jeżeli chodzi o szpital w Opolu, na Rejmonta, mówimy o około kilkudziesięciu pracownikach do nawet 100. Bo mówimy nie tylko o pielęgniarkach i położnych, ale również salowych, sanitariuszach. Tak naprawdę te osoby, które pracowały z pacjentami covidowymi, wszystkie powinny otrzymać dodatki, a nie tylko te, które pracowały w szpitalach dedykowanych.